Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, poinformował o dołączeniu PSL do Koalicji Europejskiej. Za przyłączeniem było 86 głosów, 8 głosów było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Choć podczas głosowania nie było jednomyślności, to i tak większość członków Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowało o przyłączeniu się do Koalicji Europejskiej. Przypomnijmy, że wcześniej do Koalicji Europejskiej i Platformy Obywatelskiej dołączyły także takie ugrupowania jak, teraz, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Zieloni. Wielkim zwolennikiem wejścia do Koalicji Europejskiej był prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród przeciwników był m.in. były minister rolnictwa Marek Sawicki. Inny pogląd w tej sprawie miał Eugeniusz Kłopotek. Ja swojego zdania nie zmieniłem. Uważam, że partia powinna iść sama jako komitet wyborczy PSL, ale decyzja jest taka i ją respektujemy, powiedział po wyjściu ze spotkania Rady Naczelnej PSL poseł tej partii Eugeniusz Kłopotek. Koalicja Europejska powstała na początku lutego 2019 roku. Została powołana przez grupę byłych premierów i byłych szefów MSZ na rzecz zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Założyciele KES zwrócili się do odpowiedzialnych sił i środowisk politycznych, samorządowych i obywatelskich o wystawienie jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE.